Szyby w zoo przy wybiegach goryli są niezwykle wytrzymałe. Składają się z wielu warstw, a sforsowanie ich jest praktycznie niemożliwe. Jednak mimo to zdarzają się przypadki uszkodzenia szyb przez potężne samce goryli. Przypadek ten widzieliśmy na powyższym nagraniu, ale podobna sytuacja miała miejsce także kilka lat temu w naszym kraju, w opolskim ogrodzie zoologicznym, gdzie goryl Diego silnym uderzeniem również spowodował pęknięcie pancernej szyby. Jak to możliwe? To nic dziwnego, ktoś mógłby powiedzieć. Samiec goryla może ważyć ponad 200 kg i potrafi podnieść ciężar blisko 1000 kg. Jednak waga goryla nie wyjaśnia zagadnienia jego siły, bo nawet szympans, sporo mniejszy od człowieka, jego waga waha się od 30 do 70 kg, jest znacznie silniejszy od człowieka. W czym zatem tkwi sekret nadludzkiej siły wielkich małp? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Goryle są zwierzętami bardzo chętnie oglądanymi w ogrodach zoologicznych. Są jednymi z największych atrakcji przyciągających ludzi. Szczególnie intrygujące są samce, które samym swoim wyglądem budzą respekt. Są dwu, a czasem nawet trzykrotnie cięższe od samic, mają też znacznie pokaźniejszą muskulaturę. Również budowa głowy różni się u samców i samic. Samiec posiada czaszkę znacznie bardziej wydłużoną w górnej części. A zatem dymorfizm płciowy u goryli jest bardzo wyraźny. W naturze takie różnice pomiędzy płciami świadczą zazwyczaj o rywalizacji pomiędzy samcami. I rzeczywiście, goryle walczą ze sobą o samice i o przywództwo w stadzie. To najsilniejszy samiec ma prawo do przewodzenia grupie. Stado goryli w naturze liczy od kilku do kilkudziesięciu osobników. Samiec alfa nie tylko broni grupy, ale także decyduje o miejscach postoju i żerowania. Starsze samce mają charakterystyczny posiwiały grzbiet, co świadczy o ich sile i dojrzałości. To właśnie taki potężny, srebrno-grzbiety samiec najczęściej jest przywódcą stada. Siła dominującego samca jest imponująca. W przeszłości zdarzało się w ogrodach zoologicznych, że goryle wyginały pręty klatek, w których się znajdowały. U szympansów struktura stada wygląda nieco inaczej niż u goryli. Tu, co prawda, również mamy do czynienia z samcem alfa, będącym przywódcą stada, aczkolwiek grupy szympansów są bardziej liczne niż u goryli. Liczą od 25 do 80 osobników. Struktura stada szympansów jest przez to bardziej złożona. Mamy tu do czynienia z całą hierarchią pośród poszczególnych osobników. Badania dowiodły istnienia skomplikowanej polityki w grupie szympansów, różnych sojuszy, podstępów i układów pomiędzy poszczególnymi osobnikami. Co ciekawe, wśród szympansów nie zawsze samcem alfa jest najsilniejszy samiec, a ten, który gotowy jest najwięcej zaryzykować w walce o władzę, bądź ma po prostu największe poparcie w grupie. Samce szympansów są niewiele cięższe od samic, zazwyczaj do 50%. Od człowieka szympansy są mniejsze, ale mimo to są znacznie silniejsze. Dawniej twierdziło się, że samiec szympansa jest czterokrotnie silniejszy od dorosłego mężczyzny, a samiec goryla nawet ośmiokrotnie. Dziś wiadomo, że szacunki te były nieco przesadzone, ale wciąż bezsprzeczne jest, że nawet mniejszy od człowieka szympans jest znacznie od człowieka silniejszy. Eksperymenty z ciągnięciem i podnoszeniem ciężarów pokazały, że co najmniej półtorakrotnie, co przy małej wadze szympansa jest naprawdę imponującym wynikiem. Natomiast o gorylu wiemy, że może on podnieść ciężar o masie 980 kg. Siła tych małp od zawsze budziła podziw. Jednak kilka lat temu zdarzył się tragiczny incydent w Stanach Zjednoczonych, gdzie oswojony szympans dosłownie zmasakrował kobietę. W mediach znów zaczęły się spekulacje na temat siły szympansów. Badacze w końcu postanowili dokładnie zbadać to zagadnienie i ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, z czego wynika ta nadludzka siła wielkich małp. Na początek wzięto pod lupę włókna mięśniowe szympansów i okazało się, że mięśnie szympansa mają większy odsetek włókien odpowiedzialnych za szybkie i silne ruchy niż mięśnie człowieka. Włókna te pozwalają na przykład szybko biegać, ale za to szybko się męczą. U człowieka z kolei dominują włókna wolniejsze. Krótko mówiąc, mięśnie szympansa są zdolne do krótkotrwałego, ale bardzo wzmożonego wysiłku, a mięśnie człowieka do długotrwałego, ale umiarkowanego wysiłku. Szympans ma mięśnie sprintera, a człowiek maratończyka.
Różnice w strukturze mięśni człowieka i szympansa wynikają z odmiennego trybu życia i odmiennych zastosowań. Zarówno szympans, jak i goryl mają budowę ciała przystosowaną do wspinania po drzewach. Szympansy większość czasu spędzają w koronach drzew. Goryle natomiast częściej przebywają na ziemi, zwłaszcza dorosłe samce, ale wspinaczka po drzewach wciąż stanowi dla nich ważny element życia. Najwięcej czasu na drzewach spędzają młode goryle oraz samice. Wspinaczka po drzewach i podciąganie się na gałęziach wymaga właśnie dużej siły o krótkim działaniu. Stąd też taka struktura mięśni małp. U człowieka jest zupełnie inaczej. Nasze ciało doskonale przystosowane jest do chodzenia, nie do wspinania się po drzewach. Pierwotnym środowiskiem rodzaju Homo były bezdrzewne sawanny, gdzie w poszukiwaniu pożywienia trzeba było przemierzać bardzo długie dystanse. Stąd też nasza wyprostowana postawa, ułatwiająca patrzenie w dal ponad wysokimi trawami, a jednocześnie ułatwiająca wędrówkę. Tu bardziej potrzeba wytrzymałości, a nie siły. W takim środowisku lepiej sprawdza się oszczędność energii. Badacze zauważyli również, że człowiek posiada znacznie bardziej unerwione mięśnie niż małpy, dzięki czemu potrafimy lepiej je kontrolować, działać bardzo subtelnie. Jesteśmy zdolni do precyzyjnych ruchów, takich jak nawlekanie igły. Natomiast małpy od razu angażują całe grupy mięśni, co skutkuje dużą, toporną wręcz siłą, ale mniejszą precyzją ruchów i słabą kontrolą. Te dwa czynniki wyjaśniają siłę małp. Szympansy i goryle mają po prostu inną niż my budowę mięśni oraz słabsze ich unerwienie. Z natury są kulturystami. Od młodości podciągają się na drzewach. Człowiek z kolei jest długodystansowym, oszczędzającym energię sportowcem. No dobrze, wiemy już, że małpy mają inne niż my, silniejsze mięśnie, ale pozostaje jeszcze jedno pytanie. Skąd one w ogóle je mają? Jak budują tak potężną masę mięśniową, skoro jak wiemy odżywiają się głównie ubogim pokarmem roślinnym? Goryl żywi się owocami, pędami roślin, liśćmi, korzeniami, korą drzew i w niewielkim stopniu owadami, które stanowią około 1-2% ich diety. Szympansy mają dietę zbliżoną, choć nie ograniczają się tylko do samych roślin i czasem zjadają bogate w białko mięso niedużych ssaków. Wciąż jednak są to niewielkie ilości. A każdy, kto chodził na siłownię, wie, że aby budować masę mięśniową, trzeba jeść duże ilości białka. Dieta roślinna, składająca się z liści i owoców, po prostu go nie zawiera. Jak więc małpy pozyskują białko do budowy silnych mięśni? Problem jest szerszy, bo dotyczy wszystkich roślinożerców, również krów i koni. Wszyscy roślinożercy stosują tę samą sztuczkę, której my, ludzie, niestety nie jesteśmy w stanie zastosować. Rośliny, zwłaszcza liście i trawa, zawierają duże ilości celulozy, która dla nas, ludzi, jest zupełnie bezwartościowa. To też sztywne struktury, które znajdują się w roślinach. My, ludzie, robimy z niej papier. Jednak po zjedzeniu celuloza przechodzi przez nasz układ pokarmowy nienaruszona. Natomiast wyspecjalizowani roślinożercy są w stanie ją rozłożyć. Ich sekret tkwi w przewodzie pokarmowym, w większych komorach czy nawet wielokomorowych żołądkach. Małpy mają dłuższe jelito grube, w którym są w stanie pomieścić znacznie więcej pokarmu. To tam odbywa się proces fermentacji. Bakterie rozkładają celulozę i samodzielnie syntetyzują białko, które następnie wchłaniane jest przez układ pokarmowy zwierzęcia. A więc to bakterie wytwarzają potrzebne małpom, a także krowom czy koniom białka. U nas te bakterie nie miałyby się gdzie zasiedlić. Nie zdążyłyby rozłożyć celulozy w tak krótkim układzie pokarmowym. Stąd skazani jesteśmy na produkty o wyższej zawartości białka. Dorosły goryl może budzić skojarzenie z krową. Zjada około 20, a nawet 30 kg pokarmu dziennie. To bardzo dużo w porównaniu z ludźmi. Ale żeby pozyskać białko z tak ubogiego w nie pokarmu, trzeba go jeść dużo, poświęcając na tę czynność większość dnia. Dokładnie tak jak krowa, pasąca się cały dzień na pastwisku, a potem jeszcze długo go fermentować w obszernym żołądku i jelitach. Coś za coś. A zatem rozmiar bicepsa u goryla wynika z rozmiaru jelit. Szympansy także bazują na pokarmie roślinnym, ale czasem zjadają także mięso. Najczęściej polują na gerezy, czyli niewielkie małpy. Schwytanie zwinnej małpki to nie lada wyzwanie, dlatego szympansy polują zespołowo. Niezwykle istotną rolę odgrywa tu współpraca.
strategia, a także podział na role. Po udanym polowaniu u szympansów pojawia się wyraźna euforia. Podział łupu odbywa się zgodnie ze statusem i pozycją zajmowaną w grupie. Niestety zarówno szympansy, jak i goryle są obiektem polowań innych małp człowiekowatych, a mianowicie ludzi. Skutkiem tego te wielkie małpy są narażone na wyginięcie. W szczególnie trudnym położeniu znajdują się goryle górskie, czyli jeden z dwóch gatunków goryla żyjących obecnie na Ziemi. Jego populacja jest krytycznie zagrożona i liczy zaledwie kilkaset osobników. Goryle zabijane są dla trofeów, które stanowią ich czaszki, a także ręce i nogi. Części ich ciał sprzedawane są kolekcjonerom. Gorylom odbiera się także młode, które trafiają potem w przeróżne miejsca jako atrakcja. Oczywiście standardowym problemem jest także wycinanie lasów i kurczące się siedliska. Afryka Środkowa, w której żyją te zwierzęta, jest bardzo niestabilnym politycznie obszarem i trudno o właściwą ochronę siedlisk. Z przyrodą wygrywa także często wielki biznes, na przykład przemysł wydobywczy. O ginących gorylach górskich opowiada piękny film fabularny z roku 1988 pod tytułem Goryle we mgle. Otrzymał aż 5 nominacji do Oscara. Film oparty jest na życiorysie słynnej badaczki goryli Diane Fossey. Polecam, jeśli ktoś nie oglądał. Starania mające na celu ochronę tych niezwykłych, wielkich małp wciąż trwają i miejmy nadzieję, że przyniosą skutek. Wszyscy wiemy, że małpy te są dla nas wyjątkowe. Szympans jest najbliżej spokrewnionym z nami zwierzęciem na całej kuli ziemskiej. Następny w kolejności jest goryl. Zwierzęta te są co prawda bardzo silne, znacznie silniejsze od nas, ale w zderzeniu z brutalną cywilizacją są kompletnie bezsilne. Pamiętajmy o tym, bo problem dotyczy wielu gatunków zwierząt. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.